Dobra, no nieważne. God damn it. Odczepicie się? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku byliśmy w piaskownicy i na stole. Na stole tam jest labirynt taki i w tym labiryncie jest skrzynia. I chciałbym zdobyć kluczyk do tej skrzyni, bo tam można zęba zdobyć, jakiegoś Raf Science'a, coś tam. Oprócz tego mamy jeszcze mrówkolwy do farmienia, żeby zrobić pancerz, żeby zrobić nową broń, bo chciałbym ten miecz z mrówkolwa zrobić, to jest fajna broń, dwuręczna. No przydałaby mi się na pewno, bo mrówkolwy mógłbym sobie z niej zabijać w bardzo prosty sposób. A oprócz tego, jak ją ulepszę, mogę też dodać na przykład coś pikantnego, powiedzmy, żeby mieć na mrówki. Aczkolwiek na mrówki to kłucie jest, jak tutaj możemy zobaczyć. Więc może by się upolowało jakieś komary też, zanim my pójdziemy do mrowiska i zrobilibyśmy sobie taki mieczyk właśnie z komara. Aczkolwiek no to nie jest nasze dzisiejsze zmartwienie. W dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, spróbujemy zdobyć klucz, spróbujemy otworzyć skrzynię, ewentualnie pójdziemy na chwilę do piaskownicy i coś jeszcze sobie może pozwiedzamy. Nie będziemy dzisiaj szaleć za bardzo. Więc ja się szybciutko przygotuję, wezmę sobie sprzęt do nurkowania, bo potrzebujemy, żeby zanurkować do rury. I oprócz tego musimy zrobić kościany sztylet. Kościany sztylet musimy zrobić, więc potrzebujemy zatopione kości. No i w sumie to jest tyle, co potrzebujemy. Więc ja sobie zrobię łopatę, bo w piaskownicy wyrzuciłem. I lecę, słuchajcie, do oczka wodnego. Lecimy do oczka wodnego, tam sobie... A wiecie, co ja bym sobie zrobił? Ale to czekajcie, zeskoczymy najpierw na dół. Weźmiemy sobie, założymy sobie borówkę, jagodę, bo będziemy walczyć z gniłą włócznią z żądła. I wiecie co? Aha, nie, bo ja też meszek z pszczoły wyrzuciłem niestety. Bo nie miałem miejsca, więc nie naprawimy sobie tego. Ewentualnie, wiecie co? Ja bym sobie musiał zrobić jakąś włócznię nową. Trochę szkoda, bo obawiam się, że ta włócznia z pszczoły może mi się dość szybko zepsuć. Albo wiecie co? Co ja tam będę, kurde, zabijał? Przecież ja idę po ości, kości i w ogóle. Co najwyżej, to ja tam mogę zabić ze dwa pająki i to jest tyle, mi się wydaje. Więc zakładamy sprzęt do nurkowania. Może płetwy na razie nie będę zakładał, bo chyba wolniejszy jestem z płetwami, nie jestem pewny. Tak to przynajmniej w Arku działało, nie jestem pewny jak w Grounded, ale no, z płetwami nie musimy się śpieszyć. To sobie zanurkujemy tam, gdzie płynęliśmy do laboratorium. I tam sobie pokopiemy ości i tam sobie możemy też pokopać łuski. Kurde. Dziad jeden przeklęty rybi tutaj mi lata, pływa. No dobra, lecę. Może mnie nie zeżre. Dobra, ej, zeżre mnie, powtarzam, zeżre mnie. Dostaw mnie! Aba! Prawie mnie dziabnął. Ciekawe, czy da się ją zabić. O, jeszcze tego, kurde, brakuje, pająki. Co ona otworzyła usta i... O kurde, dwa pająki. Dobra, uciekam stąd. Z dwoma pająkami nie chcę walczyć, ale będę musiał zabić te pająki, bo tutaj jest dużo... dużo tych kości. Tu jest w ogóle też skrzynia. Ja nie jestem pewny, ale gdzieś tu chyba pod wodą można zdobyć do niej klucz. Fajnie by było też zdobyć do niej klucz, bo też fajne rzeczy na pewno tam są. Dobra, załóżmy sobie dzidę. Wiecie co, ja sobie ją dam na pasek. Łopatę też muszę sobie dać na pasek. No i kopiemy tutaj. Nie, to w ogóle zegarek jest. Najsik. Aczkolwiek szczerze mówiąc, ja tych zegarków nie używam. Te zegarki zmieniają skórkę, wygląd jakby interfejsu tutaj. No ale ja jestem przyzwyczajony do tego podstawowego i szczerze mówiąc, za każdym razem jak zmieniałem, to jakoś nie mogłem się przyzwyczaić do tego.
Więc zostaję przy tym, co mam. Standardowym. Dobra, i kurde, muszę wracać tam pomalutku. No bo tutaj już za bardzo nie ma co kopać z jakiegoś powodu dziwnego. Co tu trzeba do tej skrzyni? Omszały klucz. Omszały klucz. Gdzie ja omszały klucz mogę zdobyć? Też by było w sumie warto otworzyć tą skrzynkę, więc jeśli ktoś z was wie, możecie dać znać w komentarzach, to w najbliższym czasie może sobie zdobędziemy ten klucz i sobie tutaj otworzymy tę skrzynkę. Ej, no kurde, mam 6 kości. To mi wystarczy, żeby sztylecik zrobić. No ale szczerze mówiąc, jak tutaj przyszedłem, myślałem, że sobie zdobędę tego więcej. I tylko 3 łuski udało mi się znaleźć. Wow, 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 panowie. Au. No nie no, z dwoma to ja nie chcę walczyć. Ała. God damn it. Chciałem sobie tlen nabrać i już wypłynąć stąd, to muszę uciekać w drugą stronę. Nabierzemy sobie tlen w laboratorium, słuchajcie. I wracam do bazy. No słuchajcie, wbiłem poziom tutaj za analizator zasobów i odblokował mi się już cały pancerz z mrówki. Spoko. Czarnej mrówki w sensie. Aczkolwiek wydaje mi się, że ja nie będę miał materiału, bo wojowników trzeba upolować do tego. Ciekawy w sumie jestem, czy z czarnym, czy z pancerzem z czarnych mrówek mrówki by mnie w mrowisku nie atakowały. Bardzo ciekawe to jest. No ale i tak tego pewnie nie zrobimy, więc będziemy musieli tam wszystkie mrówki zabijać. Albo jakoś to przebiegnę. Z tego co pamiętam, chyba kiedyś to przebiegałem jakoś. Mijałem mrówki, dobiegałem do końcowego pomieszczenia, otwierałem drzwi i wskakiwałem do środka, a mrówki za mną nie wchodziły, o ile dobrze pamiętam, więc pewnie taką strategię teraz też obiorę. No ale to nie w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie. Ja sobie robię wszystkie rzeczy, które potrzebuję, czyli sztylet. I no i w zasadzie to jest chyba tyle. Przygotuję sobie jedzonko. No i w zasadzie będę gotowy do drogi, nie? Będziemy mogli się przekimać i iść do rury. Także robimy sztylet. Kościany sztylet. Ten kościany trójząb w sumie też nie byłby zły. I stać mnie na to. Tak a propos walki pod wodą. To jest lepsze od tej zgniłej włóczni mojej. W sumie nie byłoby to takie głupie. No, no następnym razem jak pójdziemy pod wodę, to na pewno sobie coś takiego zrobię. Wstawię sobie jedzonko. No dobra, słuchajcie, jestem gotowy. Trochę ciemno jeszcze jest, ale nie będę się tym przejmował. Zanim dobiegnę, to się jasno zrobi. Powinno przynajmniej. I kurde, dopiero druga w nocy jest. Ja pierdziu, co ja narobiłem. W każdym razie, no. No lecimy, no. Co ja tutaj będę robił, kurde, w bazie? Nic. Nie mam nic do roboty. Napijmy się wody tutaj z powietrza. Dobra, w takim razie lecę do rury. W rurę sobie całą zwiedzimy. Tam będziemy mieli pajączki do zabijania. Kurde, w sumie mogłem sobie zrobić tą włócznię jednak, nie? Nie zrobiłem sobie w końcu tej włóczni. I co teraz? Wiecie co, wracam. I tak jest ciemno. Dobra, wszystko mam. Wydaje mi się, że jestem już gotowy. Mrówki omijamy. Ja raczej jakiegoś dużego problemu z tym nie powinienem mieć. Gorzej jak trafię na pająki, wolf spidery przede wszystkim. Bo w nocy przecież chodzą. I... komary. Komary to mój największy wróg. No i kurde, o wilku mowa. Dobra, uderzył w liścia. O nie, drugi komar. Yeah, ała. Ja pierdziu, w co ja się wpakowałem. O Boże, tu jest kolejny komar. O Boże, tu jest kolejny komar. Gdzie ja jestem? Ja pierdziu, co ja narobiłem. Do wody, do wody. Kurde, 200 IQ. Do wody trzeba skoczyć. I gotowe. Od razu uciekają. Dobra, powolutku robi nam...
Powolutku robi nam się jasno. Jakiś kwarcyt tu jest. Biorę to. No dobra, teraz gdzieś tu powinna być rura. Tu już jestem przy piaskownicy. Czy ja już nie jestem za daleko przypadkiem? No, o kurde, spadam. Dobra, mam to chyba, mam to chyba. Tu jest pęknięta rura. Stary burrito jadła rura? Pewnie tak było. Pewnie tak było. Załóżmy sobie sprzęt. Wyciągnijmy sobie dzidę, wyciągnijmy sobie w sumie tarczę. Tarcza nam się bardzo może przydać. No, miałem nadzieję, że będzie troszeczkę jaśniej tutaj, no ale niestety. Tu można w ogóle tlen nabrać. Może nawet nie trzeba było mieć sprzętu do nurkowania, aczkolwiek ja kompletnie nic nie widzę. Kamę trochę zwiększyłem, może coś będziemy widzieć. Czekajcie, czy ja się wracam? Ja się wróciłem do... To kurde nieźle, nie? To kurde nieźle. Nie, chyba się nie wróciłem. Albo się wróciłem. Nieważne. To mnie atakuje? Pierdziele, nie macie co robić? Au. O ty kurde, Ani. Ja ci kurde teraz pokażę. Kurde, ta dzida ich prawie na hita bierze. Niestety na hita ich nie biorę. Ale kurde, to mięso się nie stakuje. Ja to będę musiał wyrzucić zaraz. Tutaj mamy do rozwalenia. Dobra, idziemy najpierw tutaj. Oho. No nie, no ile tych pająków porąbało? Zjedzmy mięsko, zjedzmy... A to można zjeść surowe? Można to jeść surowe, dobra, to ja sobie to zjem, ale w sumie ja i tak muszę zjeść to. I ja pierdziele się przestraszyłem, muszę sobie zjeść to, żeby być najedzonym. Żeby się leczyć. Ja mogę z łuku strzelać pod wodą? Nie mogę. Dobra, tylko jeden się rzucił. Wsunę mi to na rękę. I ta dzida zadaje dużo większe obrażenia. Au. Dobra, mamy to. Nie są jakimś ogromnym zagrożeniem te pająki, no ale jednak trzeba uważać. Tylko wydaje mi się teraz, że ja idę w stronę laboratorium. Tak jest, a tutaj już byłem, dobra, czyli no, no to tą stronę mamy zwiedzoną, czyli musimy iść tam, gdzie na początku chciałem iść, no ale dobra, trzeba było kurde iść od razu tam, gdzie chciałem, nie? No ale nie szkodzi, przynajmniej sobie zabiliśmy pająki. W sumie spoko sprawa, bo to daje i trochę jedzenia, i trochę picia, fajna rzecz, tylko szkoda, że to się nie stakuje, nie? Coś mi się tu podświetliło. Dobra, mamy tu pająka, a to znaczy, że uzupełnimy sobie tlen, jak go zabijemy. Au. Kurde, nic nie widzę. Umieram. Ja pierdziu. Dobra, no i co to jest? To nie jest klucz. Mega mleczak trzonowy, okej, okay, nice. A, mogłem sobie tego w sumie nie brać, tylko rozejrzeć się tu najpierw. Ja pierdziu, nic tu nie widać. Ej, ale dobra, to nie jest klucz. Mamy mega mleczaka, więc będziemy mogli sobie powiększyć staki, na przykład jedzenia albo czegoś. Tylko nadal mięso nam się nie będzie stakowało, więc to jest trochę lipa. W takim razie muszę się rozejrzeć, co to jest? Odłamek kruchego kwarcytu, biorę. Muszę się tu rozejrzeć, bo to nie jest miejsce, gdzie jest klucz. I co teraz? Chyba, że ten klucz tam był i ja po prostu kurde nie widzę, nie? Tak też może być. Mogłem się tam rozejrzeć jak ten.
Jak jeszcze było jasno. Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że to nie jest w tej rurze. Wychodzę, słuchajcie, i poszukamy sobie w takim razie czegoś innego. Być może jest jeszcze jakaś inna rura. Ja już do końca nie pamiętam. W każdym razie, no wiem na pewno, że gdzieś tutaj jest jakaś rura, nie? No ale to chyba nie o tą rurę chodziło. Oj. Co to było? To jest łopata. I teraz ja nie jestem pewny, czy tu gdzieś nie ma przypadkiem jeszcze jakiejś rury. Tu jest jakaś woda. Jest też łopatka jakaś. No i jest też rura, słuchajcie. No i o to chodziło. Ej, to jest czarna mrówka? Czarna mrówka, ale jaja. Jest też rura, jest też pęknięta ta rura. Kurde, no co oni tak kopią i rozwalają te rury? No ja pierdziu, no jak tak można? No jak tak można? Dobra, i teraz zobaczmy, co tu jest. Co to jest, jakiś marmur? Zbieram to, oczywiście, że to zbieram. Będziemy sobie mogli jakiś pancerz ulepszyć. I teraz nie jestem pewny w sumie, jaki pancerz ulepszać. Czy na przykład zrobić ten pancerz z mrówkolwa i go ulepszyć? Czy ulepszyć pancerz z biedronki? Co powinienem ulepszyć? Tu jest dziura, zaraz sobie do niej wskoczymy, ale ja sobie kwarcy też zbiorę. Bo za niedługo będziemy ulepszać broń. Więc tego kwarcytu będziemy potrzebowali bardzo dużo. A co ja tutaj, tylko trzy kwarcyty zdobyłem z tego kamienia całego? Co to kurde ma być? Szukali mnie. Dobra, wejdźmy w takim razie tutaj. A. Załóżmy to, załóżmy to. No i idziemy. Tutaj sztylecik potrzebujemy. No i jest kluczyk. I w sumie, kurde, tutaj z niczym nie musiałem walczyć, nie? No ale w sumie i tak warto było wejść też do tamtej rury, bo zdobyliśmy sobie mega mleczaka i zdobyliśmy sobie też... Raw Science'a dużo, nie? Więc w sumie spoko. Idziemy w takim razie na stół. Tutaj w sumie nie jest daleko do łopaty, także no. W miarę spoko to nawet wyszło. Kurde, ogródek zalany, rura rozwalona, no ja pierdziele, no. A co to jest? Tego nie było wcześniej chyba. Ale to jest ten nieskazitelny marmur? Czy co to jest za marmur? Solidny marmur, zbijam to. Wydawało mi się, że tego wcześniej nie było. Kiedy jakiś kwarcyt byśmy mogli tutaj znaleźć. Będę musiał się przejść do jaskini z larwami, bo tam jest dużo kwarcytu, do mrowiska mrówek, bo tam jest też sporo kwarcytu. Ciekawy w sumie jestem, czy to się respi, czy to się nie respi. No jak tam zaglądałem co jakiś czas, no to nie widziałem w sumie żadnych marmurów w mrowisku. A wydawało mi się kiedyś, że to się pojawia po jakimś czasie, więc w sumie ciekawa sprawa. Będę musiał tam się rozejrzeć znowu i zobaczyć, czy to się pojawiło, czy nie. Fajnie by było wszystkie bronie ulepszyć. No to będziemy musieli walczyć z pszczołami. Na pszczoły chyba kująca broń, nie? Nie, rąbanie. Rąbanie, czyli siekierką lepiej. No przecież kurde, no nie, no to jest jakieś kurde niepoważne chyba. Gin! Ja pierdziu, wszystkie strzały straciłem. Masakra z tymi pszczołami jest, masakra. A ja tutaj nie mam miejsca. Dobra, ja zjadam wszystko kurde to z tych wodnych, dziwnych stworzeń. Bierzemy żądełko. To wszystko mi się przyda później, nie? To wszystko mi się przyda. Fatalnie, że ja te strzały wszystkie tracę, nie? Nie! Dobra, i tam pod stołem, kurde, będzie dużo pszczół. I tam w sumie jest jeszcze słoik, którego nie sprawdziłem. O, ten słoik. I tam coś jest. Jest chyba mleczak. To sobie zgarniemy też tego mleczaka później. Spróbujemy tam poszukać tych strzał, które zgubiłem. Także wiecie. Odzyskamy to, co straciliśmy. No dobra. Tutaj też mi mówiliście o jakiejś kostce, że trzeba ją obrócić jakoś, żeby wylądowało na 24. I wtedy chyba jakieś osiągnięcie jest. Może coś dostaniemy więcej za to. Zobaczymy. W każdym razie, no. W pierwszej kolejności laboratorium, znaczy nie laboratorium, tylko goddammit, skrzynia Minotaura. A potem poszukamy kostkę. Czy to jest ta kostka? Czy jakaś inna kostka? To nie jest chyba 24.
I tego nawet obracać nie możemy. Co tak jasno? Dobra, może gdzieś tu przy skrzyni jest ta kość? Ej, chyba tam była jakaś kość, ja już nie pamiętam dokładnie. Tędy? Tędy? Tak, jest kość. Ja pierdziu, to mnie będzie wszystko atakować? Ej, tam jest jakiś słoik z miodem, czy co to jest? Ale jak ja mam to? Jak ja mam to przekręcić, żeby na 24 wylądowało? O, o! No nie ciekawie z tymi pszczołami tutaj, szczerze mówiąc. Widzicie, wyciągam siekierkę, a ona już kurde od razu zaczyna. Zaczyna latać, a jej nie mogę sięgnąć, nie? No i takie kurde rąbanie jest z pszczołą. Trzeba strzelać z łuku. Najgorsze jest tylko to, że łukiem nie możemy blokować. Uuu, ale trafiłem teraz mocno. Calculated. Już leciała na mnie mnie zabić, ale ją zabiłem. Dobra, i co ja mam z tą kością zrobić? Dobra, no nieważne. God damn it. Odczepicie się? O, dużo tego. Kwarcytu, scalak i zegarek i mega mleczak. Dobra, i cykute. Nie mogę obrócić tej kostki, jak ja mam to zrobić? Fajnie, bo sporo tego kwarcu zdobyliśmy i w ogóle. Ciekawy jestem, co będziemy mogli robić z tego solidnego i... Jaki był ten jeszcze jeden? Solidny i nieskazitelny materiał? Kwarcyt i marmur i tak dalej, i tak dalej? Pojęcia nie mam. Nie mogę nic z tymi kostkami robić. Trochę słabo. Sprawdźmy tutaj. Czy my możemy coś odblokować? To możemy odblokować. No dobra, odblokujmy. Co mi to? Płynne skrzela. A to jakiś smoothie chyba na oddychanie. Sprawdźmy ten słoik, bo tego słoika kiedyś tutaj nie było. Ja pierdziu, jak tu jasno. Co to? A to zjemy se. Słoik z miodem to jest jakiś? Tu coś jest. W tej puszce. Ale tu ciężko będzie wejść. Dobra, i w sumie tutaj na stole możemy powalczyć trochę z pszczołami. W sumie ta dzida jest chyba lepsza od siekiery, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że dzida ma lepszy zasięg, żeby walczyć z pszczołami. Więc w sumie spoko, że zrobiliśmy sobie tą dzidę, nie? Tutaj gdzieś prawdopodobnie tyrolkę będę musiał zrobić, chociaż nie jestem pewny. Jakoś będziemy musieli sobie tyrolkę zrobić do domu. Będę musiał zresztą popracować nad jakimś systemem tyrolek. Ja pierdziu, jak ja mam tam wejść po tego Rough Science'a? Honey, no to jest miodek. To jest kurde miodek, tylko ciekawe, czy tam się da wskoczyć do tego słoja i co tam się robi w tym. Dobra, spróbujmy jakoś łukiem pościągać. God damn it. Co ona zrobiła? Ała! Ała, ała, ała! That was refreshing. Nie to chciałem. Smoothie chciałem wypić, god damn it. Oj, 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 prawie mnie zabiła. Prawie mnie kurde zabiła. Zjedzmy sobie to, bo mi się to zepsuje zaraz. Dobra, i słuchajcie, spróbuję tam wskoczyć może? Dobra, nie, żartowałem. A, zrezygnowała. No to tak średnio bym powiedział, no ale dobra, ej, spróbuję wskoczyć kurde do tego, do tej puszki. Bolało! 1000 Rough Science'a, tak o! Wleciała tu! Cisnęła się! No i co teraz?
Mam nadzieję, że mi się tarcza nie zniszczy. Niby rąbanie mocne, ale jakaś chyba ta dzida jest lepsza. Kurde, nie wyjdę stąd teraz, nie? Kurde, idealnie w oko jak trafię, to na 3 strzały mam pszczołę z łuku. Tylko kurde, jak ja jej tak będę zabijał, to ja w życiu nie pozbieram tego. Chociaż i tak będę schodził tam na dół. Dobra, jak tam mój dmuchawiec? Wiecie co? Zeskakuję na dół. Uiii! Ja nie mam pancerza, dlatego mnie tak mocno biją. Wszystko kurde jasne, nie? Wszystko kurde jasne. Dobra, w takim razie po drugiej stronie stołu rozejrzę się na... za moimi strzałami, bo tam sporo strzał zgubiłem, więc sobie to zbierzemy. Tutaj mamy mleczaka jeszcze do podniesienia, więc to sobie też zgarniemy. No i... no i chyba to by było tyle, nie? Wrócimy do Bergla. Wymienię mleczaki. Może bym coś w bazie pobudował, bo też tam od dłuższego czasu nic nie budowałem. Nie jestem pewny. Jeszcze nie jestem pewny. Hulanka. Hulanka tu jest. Na hulankę też jest jakiś prosty sposób, żeby ją zabić, ale w sumie wiecie co, na razie chyba nie będę z nią walczył. I tylko jeden mleczak w takim wielkim słoju jest. Ja pierdziu. Ui. No i pięknie. Mamy mleczaka. To w sumie sporo nam się udało zrobić, ale w sumie nic takiego fabularnego nie zrobiliśmy, nie? Co to tak się świeci? A, to ten laser, dobra. Tu guma jest do rzucia. Gumę do rzucia fajnie by było zdobyć. Moglibyśmy zatkać ten zbiornik z gazem. No ale do tego potrzebujemy łopatę drugiego poziomu, a ja szczerze mówiąc nie jestem pewny, z czego zrobić łopatę drugiego poziomu. Nie jestem pewny, czy przypadkiem z mrówki tego się nie robi. A może z kulanki? Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. W każdym razie, słuchajcie, wracam do bazy. Co to jest, ząb? Ty kurde, ząb! Tak osy leżał, kurde. Ciekawe. Jak stąd wyjść? Okej. Okay. Łatwo. Dobra, bo noc się robi, zaraz mi tu Wolf Spider pewnie przyjdzie. Uciekamy stąd. Zjedzmy mięsko, bo się zepsuje. Popatrzcie! Goddammit, jak ja znajduję rzeczy, kurde, cały czas. To sobie będziemy mogli też co? Wielkość amunicji powiększyć? Też w sumie nie byłoby głupie. Dość sporo z tego łuku teraz strzelam. Au! Bo później kolejne jakby ulepszenia są za 2 mega mleczaki. No to trochę kosztuje wtedy, nie? Trochę to kosztuje. No dobra. W salach pomocniczy. 2500 surowej nauki. Nowe receptury. O, jakieś nowe receptury. Przypominam sobie więcej moich snów. Czy ja z nim nie rozmawiałem na temat ostatniego snu? Director Schumacher, the head of the science division, oversaw Dr. Tully's projects at Ominent. Nadzorował projekty, dyrektor Schmektor nadzorował projekty doktora Taliego, dlatego pewnie mieli dostęp do reduktora. Planuje coś niedobrego. Ciekawe, ciekawe. To właśnie powiedziałby doktor Tully. Okej. Pojawiło się słowo rodzynkowanie. Zaawansowana forma odwodnienia, no. To w sumie widzieliśmy już, nie? Even without prolonged use,
It is a degenerative malady that has no cure at this moment. Aha. At the time of his disappearance, Dr. Tully himself was keenly experiencing the side effects of raisining and was actively working on a solution. O, czyli, czyli wszyscy zmniejszeni są chorzy na to i tak pewnie zmienimy się wszyscy w rodzynki. Doktor Tully cały czas pracował nad rozwiązaniem, nad lekarstwem na rodzynkowanie. Badania te są obecnie wstrzymane. A to ciekawe dlaczego, kurde, ciekawe dlaczego. Ocular analysis indicates a normal number of folds on your face for a human of your age. Okay. How can I help you today? Please come again soon. No dobra, a w sumie dobra, to tutaj tutaj tego nie musimy robić. Sprawdzimy nowe schematy. 10 tysięcy Raf Science'a mamy. Ulepszenie pochodni, nie, to pewnie na samym dole mamy. Miętówkowa maczuga! Możemy zrobić miętówkową maczugę, ale ja nie mogę robić jeszcze tych cegiełek. I kurzowe, patrzcie, kurzowe te roztocza trzeba mieć jakieś. Ja pierdziu, patrzcie ile to ma obrażeń, przecież jak to ulepszymy to będzie full. No dobra, i miętówkową maczugę to ja sobie odblokowuję w takim razie. Ale czy my mamy... Czy my możemy w ogóle robić te cegły? Te sztabki? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. Więc co nam z tego? Prawdopodobnie to jest, słuchajcie, odblokowane po... znalezieniu klucza, w sensie no po skrzynce z tym. Skrzynce z Minotaura, z labiryntu tam. Dobra, ale tutaj sobie możemy ulepszyć. Czyli tak, na pewno sobie chcę ulepszyć aktywne mutacje. I teraz kurde zastanawiam się, ale w sumie spoko by było sobie już to wymaksować w pierwszej kolejności. Czyli 5 mleczaków jakbyśmy mieli, wymaksowalibyśmy sobie tutaj liczbę mutacji. Czyli mielibyśmy 5 mutacji. Moim zdaniem to by było bardzo dobrze zrobić. No a oprócz tego na pewno rozmiar stosu do użycia sobie zwiększymy. Dobra, użyjemy sobie tego. Użyjemy sobie tego, a ze zwykłymi mleczakami na razie się wstrzymamy i aktywujemy sobie jeszcze kolejną mutację, a potem będę ulepszał jakieś maksymalne zdrowie, może kondycję, a może to leczenie też w sumie warto by było ulepszyć, nie mam bladego pojęcia, chyba że sobie to teraz dam. Jeszcze na pewno sporo tych mleczaków znajdę. No, wiecie co, na razie się z tym wstrzymam. W sumie spoko by było misję też porobić, ale to może sobie później porobimy. No dobra. Słuchajcie, w takim razie, no to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. W następnym odcinku pójdziemy sobie do piaskownicy i prawdopodobnie pójdziemy sobie do mrowiska czarnych mrówek. Nie jestem w sumie jeszcze pewny, ale w najbliższym czasie na pewno to sobie będziemy robić, bo ja bym chciał pancerz z mrówkolwa zrobić, broń z mrówkolwa przede wszystkim, zanim pójdę do mrowiska. No chyba, że jakąś inną broń byśmy sobie wymyślili, żeby zrobić. Nie mam szczerze mówiąc bladego pojęcia. W każdym razie to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.